Cześć wszystkim z tej strony Sabo, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj nie będzie żadnego materiału Modern Warfare, nie będziemy rozmawiać o FPS-ach, a porozmawiamy sobie dokładnie o partnerstwie. Zapewne tak jak widzicie tytuł gdzieś tam na górze nad tym filmem, także tytuł sprzedałeś się, zostań partnerem. Chciałbym was się spytać, co wy sądzicie na temat właśnie zostania tego partnera, jak wy uważacie, czy rzeczywiście osoba, która zostaje partnerem, automatycznie musi dla was oznaczać, że sprzedała się na YouTubie i chce czerpać rzeczywiście z tego zyski, bo gdyż każdy film robiony na YouTube jest tylko z jedną myślą, jak najwięcej money, jak najwięcej mieć z tego korzyści. Ja mam troszkę tego inne zdanie. Wyobraźcie sobie sytuację. Jest dany twórca na przykład jakiegoś filmu, prawda, czy serialu, czy piosenki. On na przykład czerpie z tego korzyści, wrzuca to do sieci, ludzie to kupują, tak? Poświęca swój czas, bo to jest na takiej zasadzie polega, ja poświęcam swój czas, później biorę z tego korzyści. Mniej więcej tak samo wygląda sprawa na YouTubie. Zrobienie takiego komentarza, na przykład ostatnio tyle ekspresowego, czy nagranie komentarza, czy obróbka wideo, poświęcamy swój wolny czas. Jeżeli nam rzeczywiście to dobrze wychodzi, jest pewne grono odbiorców, które uważa, że rzeczywiście zasługujemy na tego lajka i na tą daną liczbę wyświetleń. Nie jest ona oczywiście tą liczbą wyświetleń jakoś sztucznie nadmuchana poprzez Facebooka, poprzez znajomości na Steamie i tym podobne. Dlaczego ta osoba nie ma prawa sobie zarobić? No oczywiście jest też pewna granica wszystkiego, bo są pewne na przykład osoby na YouTube, nie chcę tutaj za bardzo mówić nikami, bo niepotrzebne, zapewne wiecie, o co mi chodzi, którzy wykorzystują też pewnego rodzaju możliwości, wrzucają live'y, później te live'y są kopiowane, bo z live'ów też można zrobić i wrzucane są później na YouTube'a, czyli w pewnym momencie zaczynają się poniewielać swoje filmy i widać ewidentnie, że zależy im na korzyści majątkowej i dochodzi do takiej pewnej sytuacji, że w pewnym momencie rzeczywiście zaczynamy całkowicie lecieć na hajs i nie traktujemy tego z pasją i z takim zaangażowaniem, tak jak już byśmy mieli te pieniążki. Dlatego ja się pytam, co wy sądzicie na temat właśnie tego partnerstwa, czy rzeczywiście uważacie, że osoba, która zostaje tym partnerem, od razu musi lecieć na hajs, bo przecież może się w ogóle nie zmienić, może mieć tego partnera i jeszcze rzeczywiście ułatwi mu prowadzenie takiego kanału, bo partnerstwo, czy z Maszynimy, czy z YouTube'a, czy z innych jakichś firm TGN, czy z innych, umożliwia rzeczywiście prowadzenie lepszego kanału, dodaje ikonki, możliwość tuningowania swojego tła, promocji materiałów, zmiany ikon, jest naprawdę wiele, wiele rzeczy, którym ja osobiście, jakbym kiedyś został partnerem w przyszłości, mam nadzieję, że kiedyś zostanę, że doceni mnie ekipa z YouTube'a i w końcu Ogrom Miasto zasługuje na partnera, damy ziomowi, funflowi tego partnera. Oczywiście no hajs nie muszę lecieć, bo wiecie, pracuję, mam swoje tam jakieś pieniążki i robię to tylko z pasją i z czystą przyjemnością. Także czekam na wasze komentarze, czekam na wasze pytania, jak wy do tego się odnosicie, bo na pewno kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy ja zostanę partnerem i albo wy zostaniecie partnerami, jak wy do tego się odniesiecie. Także to by było na tyle, co miałem wam do powiedzenia. Coś zmontuję dla was, przyszykuję kolejny komentarz. Mam nadzieję, że mecz będziecie oglądać Polska, Portugalia, Hiszpania, Portugalia. Ja liczę, że Portugalczycy wyjdą z tego meczu zwycięsko. Także wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Idziemy gromić dalej Modern Warfare. Trzymajcie się, ludziska. Widzimy się w kolejnym filmku. Strzałeczka, jest moc. Sprzedałeś się. Brzmi groźnie.